Wchodź na scenę. Amerykański kabaret One Man Show w kaszubskim wydaniu, a wystąpi przed nami Adam Hebel, wsparty przez Ryszarda Nalepkę i Romana Hinca. Ale najpierw pan Sławomir, czerwony kaper, krótkie ogłoszenie. A po występie stand-uperów, jako pierwszy w kolejnej odsłonie zażywania tabaki, wystąpi pan Dariusz Wroński, tuż po występie kabaretu. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu, witam. Czerwony korsarz, Sławomir Ziębiński z Gdańska i moja adiutantka Marihuana. Witam państwa. Proszę państwa, myśmy tu przyjechali, znaczy ja przyjechałem trzeci raz, bo brałem już udział tutaj w turnieju zażywania tabaki, ale w ogóle powiem więcej. Z Chmielnem mnie łączy moje dzieciństwo. Ja tu, poproszę państwa, pływałem na jeziorze jako żeglarz, jeszcze młody, kajakiem żaglem. Tutaj w Ręboszewie był taki ośrodek wczasowy, stanica wodna polskiej telewizji i tam moja mama nas zabierała na wczasy. Powiem tak, w tej chwili to się w ogóle wszystko pozmieniało, tu wypiękniało. Te tereny są bardziej no, dla turystów dostępne, mamy tu agroturystykę, ale wtedy taka stanica wodna pół chałupy takiej kaszubskiej stało. Codziennie rano Kaszub się z Kaszubką kłócił po drugiej stronie jeziora. O, taki rybak tam był. To wyniosło po jeziorze, jakbyśmy się dosłyszeli. Ale wtedy to już pamiętam, że tę tabakę się zażywało. Zażywało się tutaj i to była taka tradycja, którą właśnie do dzisiaj, no ja powiem, no wtedy podpatrzyłem, bo mój ojciec pali papierosy, sporty, 60 sportów, nie polecam. Natomiast tabaka przeczyszcza te, prawda, no, drogi oddechowe. I powiem więcej, ja jestem też oprócz tego, że jestem, prawda, no tutaj jako czerwony korsarz, powiem, że przy Fundacji Sławpol, który jestem prezydentem od 10 lat, działa teraz już 3 lata, działa czy 4, polskie, czyli to się nazywa Bractwo Pirackie Rzeczpospolitej Polskiej. O. I budujemy teraz taki żaglowiec, mamy projekt, chcemy na tym powołać do życia korsarską szkołę pod żaglami, na którym to statku będzie to właśnie się uczyło młodzież tradycji morskich, no bo wiadomo, nam już tych morskich tradycji coraz mniej, stoczni mamy mało, bo nam pozamykano, natomiast my chcemy kultywować tradycje morskie. Powiem więcej, tu w Rewie, mój kolega, też działacz stowarzyszenia, tworzy marinę w Rewie, która będzie typu holenderskiego na lądzie. 2000 statków żaglowych i motorówek będzie mogło tam cumować. Także my tutaj działamy na rzecz rozwoju żeglarstwa, tradycji morskich i Fundacja Sławpol też pomaga ludziom bezrobotnym znaleźć pracę, szkolenia zawodowe. Robimy, uczymy jak założyć własną firmę. Kilka lat temu robiliśmy zbiórkę publiczną, ufundowaliśmy dzieciom zimowiska z rodzin ubogich. Także ta Fundacja Sławpol, która działa od 10 lat, no ma w tym roku już dziesięciolecie, i zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych. Wiem, że tu stowarzyszenia są też i fundacja jest wasza z Chmielnie. Do nas trafić bardzo łatwo. Strona internetowa, podaję, proszę notować. www.fundacja-sławpol.eu. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do współpracy z Fundacją Sławpol. A Marihuana powie dwa słowa, bo ona jest nie stąd, ale pierwszy raz jest na Kaszubach. Powiedz coś. Kaszuby, piękna miejscowość, krajobraz piękny, zielony, jeziora śliczne są, zadbane wszędzie, jest czyściutko, pięknie. No bo Kaszubi są gospodarni, musisz wiedzieć, dziewczyno. Tak. Dziękujemy bardzo. Ahoj! Ahoj! Ahoj, ahoj! A teraz przed nami kaszubski stand-up. Adam Hebel, Ryszard Nalepka i Roman Hinc. Powitajmy ciepło. Jo, witam was bardzo serdecznie. Ty dwaj, oni tu zaraz przyjdą, ale słuchaj ta. Na początku ta ci pytanie, Chmielno, jak was obawi ta? No, tak. Jeszcze raz, jak was obawi ta? Ze mną je. Dobra, to my musimy was też na rozgrzać, spłymalinku, spokojno. Słuchaj, to ja sobie bardzo cieszę, że tu na Swiance toba ci jesteśmy, bo tobaka to jest najlepsza rzecz, jaką może być.
lekarzy ślepa, a dwigo tepa. Jo, ale ja są musiał tak na początku jakoś tak przywitać i tak rzeknąć po raz ufłese, bo to, co my przedstawimy, to się nazywa Adam Hybel Show. Ja po prostu był mało kreatywny, bo ja się nazywam Adam Hybel, a show to ja mam w głowie. Ale słuchaj, ta... przede wszystkim ja muszę przedstawić. Ja jestem Adam Hybel z Lezena. No nikt nie jest doskonały. No tak to jest. Słuchaj, ta, i ja wam tak na początku pora słów tak rzekał o tym naszym Lezenie. Lezeno, bo ja nawet dwójta miał dostać jakieś tam pieniądze na to, żeby tak wama tu powiedzieć, tak was zachęcać. I to jest bardzo ciężko, słuchaj, ta, jak zachęcać Ledzy w Chmielnie, żeby przyjechali do Lezena. No bo Chmielno jest taki piękny, to za czym stąd wyjeździać? Jezora są, lasy są, wszystko piękno je, no, konkursy w zażywaniu toba ci są, no to za czym wyjeździać z Chmielna? No ale ja musiałem jakoś tak, no, zachęcać do tego Lezena, no i ja to spróbuję tak zrobić. Przede wszystkim Lezeno jest jedyną gminą na Kasiebach, gdzie nie ma jezora. Także to was nie ma zachęcony, ale słuchaj, ale za to memu me drodzi tak zrobiony, że jak deszcz spadnie, to tam są te plety taci do kolanów, tam może pływać i wszystko. Także to jest bardzo fajn. A po drodze ja wam muszę tak rzeknąć też nawet i naszej kulturze w Lezenie. Bywa wie tak, a siebie w rozmaitych stronach rozmaice godem, nie? Że tu są gdy, gdzie indze są gdy, gdzie indze jest tam beloce przez L godają, a my godumy, nie? Ale to tam wsiądze je inaczej, to każdy wie. Ale my nawet inni powiedzenia mamy na Kasiebach. Na Kasiebach są taci powiedzenia tam, wawieta, no nie wiem, pszczelarze mają, są tu pszczelarze jacyś? Nie ma. No, słuchaj, ta pszczelarze mają taci powiedzenia, na przykład, że tam kto mo pszczołę, ten mo miód, kto mo dzece, ten mo smród. Tak so godo. A kol nas w Lezenie nie inaczej godają. Kol nas so godo, kto mo pszczołę, ten mo miód, kto mo miód, ten mo sanepit i skarbówka na głowie. Jo, no tak jest, co zrobić, nie? Zresztą z tą skarbówką to my tam mamy taci problemy, że to szkoda gadać, często. Słuchaj, ta... No dobra, no to tam Lezen no nie je ciasto inny, to tak wszędzie jest. Słuchaj, ta. Kto z was nie lubi skarbówki? Ranka w góra. Kto nie lubi skarbówki? No to pewno nikt nie lubi, no słuchaj. A kol nas w Lezenie i ona całych Kasiebach płetku plus dwoje Ledzy i to prawie kol nas w Lezenie, że oni lubią skarbówka. Jak to jest źle, ja nie wiem, ale później ja się dowiedzę, słuchaj, to jest taka historia z tym, oni mieli taką sytuację, że zare po ślebie, bo to są tam małżeństwo, nie? Oni zare po ślebie tam na ryza jachale, oni chcele w jakieś cepłe stronę jachać, ześ tam na Karaibę, nie? Tam prawie taci pirace bele, jak ten tam czerweny, i oni tam chcele zwiedzać tę stronę, no i oni tam jadą, ale ten fliger so rozbił. I oni bele na tacim Westrowie, gdzie nie było Ledzy żadnych, na taci wespie, no po prostu nic tam w kół nie było, nie? I cała załoga zginęła. Blus ty dwoje Ledzy są uretało. No i oni tam zare, tam widzą, no w kół blus mierze. I jacieś palmy rosną, nic wicy. I wtedy ta białka zaciała tam skrzycie. Co jene, my tu umrze, my tu już... Oni, my tu umrze, my nikt tu nas nie naleza. A ten chłop go dośtel białko i o tere myśla. Ona go da, ale co ty myślisz, my doch tu umrzemy, tu już nic nas nie spłetko, my tu doch zumrzemy, nikt nas nawet nie zachłewo, bo tu nikt nas nie nalizę, gdzie nasze grobe będą. On go da, białko i sztelbandze, słuchaj, jak te weszła z hecie, jak my jachele, to te mnie kłeśla platowa, platizer te wyłączyła. Ona tak sobie pomyślała, no ją wyłączyła, no ale co te mnie pitoś tere, jak my umrzemy. No dobrze, no wyłączyła, a dobra, a gaz ten, masz zakrącony? No mam zakrącony gaz, ale czemu te miałe to pitoś? Dobra, cieki. A łeda te zakrącała? No ja zakrącała, jo. No to cieki, a bo my dostali wezwanie nas do skarbówki. Te była do skarbówki i zono w tej sprawie. A ona go do... No konino, ja mam zabety łetim, no ale co z tego? A on go do... No to błego dzanka, my jesteśmy uratowani. Ty doch nas wsiądze nalizą. Jo, tak to jest ze skarbówką, słuchaj, ta... A drego sprawa z ZUS-a. To może ja spytam prosto. Kto z was nie lubi ZUS-u? Ranka do góry. Ja nie lubię. Kto nie lubi ZUS-u? Ranka do góry. Ja nie lubię. A bulwę z czym wajita?
Tejo, tak was słychać, to słychać. Nie, ale jak idzie ta instytucja ZUS, tych złodziejów, to my też baro wlezenie tego nie lubimy. Słuchaj, ta my tego tak nie lubimy, jeśli... No prosto my tego baru nie lubimy, no prosto, no, szkoda, a jeśli nogłe, że jak oni nam akozle tam wybierać, czy my chcemy ten ZUS, czy te, jakie do priskani na medzi, jak sobie przejezu, że ofe, jak my mieli ofe wybrać, czy ZUS, je neseja, co tam były za komedii, ale słuchaj ta, bo kol nas wlezenie baro wiele knopów jest strażaka, ma tu je widzę, tyś straż pożarno, piękno reprezentowano, ale kol nas wlezenie tyś full strażaków i jeden robi przy telefonie, on odbiera te wezwania, nie? I jednym razem ktoś do niego dzwoni, on tam odbiera i ta ci głos: halo, je to ZUS? A on go do niej, to jest straż pożarno, ale ja tu mam taką informację, że ZUS so spoleł, także to nie ma co do nich dzwonić. On: aha. I zaraz neu on dzwoni: halo, je to ZUS? A on go do... Nie, no słuchaj, ZUS so spoleł, te so dozwonił do straży pożarnej. Aha, to przeproszam. Minęły dwie minuty i zneu ten sam głos: halo, je to ZUS? A on go do... Nie, no kuli razy ja sobie mam gadać. To jest straż pożarna. ZUS so spoleł. Te nie pamiętasz tego żyjącego dół. On go do... Ja pamiętam, ale to i tak fajn posłuchać. Ja. Tak to jest tym ZUS-ama, słuchaj ta. Ale dobra, ja tu miał o powiedzeniach gadać, a nie o ZUS-ach. Słuchaj ta. Z tych przysłowiów to my mamy jeszcze... bo kol nas wleze, nie mieszko taci geny. To je taci, my na niego godu me bramkarz, bo on tam wiedno tak jak ochrona wawieta przed dyskotekach stoi, tak on pod monopolowym. I bluz kto spróbuje wlec, to on go do: mieściu, mieściu, mość 20 groszy. Coś tam, nie? I tak wieta. No i taci go geny, go me mumę. I tak jak na całych kasiebach, i nie bluz na kasiebach, oni godają, że ktoś co cieje jak ryba w łedze, nie? Że co tak bardzo dobrze cieje. Tak kol nas, oni godają, on co cieje jak geny pod monopolowym. Albo je coś, co zdrzyś jak baba w krzyś. To kol nas je coś, co zdrzyś jak geny pod monopolowym. Albo we Zeusach, jak one z urlopu wracają, to se godo, te są epaleła na heban. To kol nas, te są epaleła jak geny pod monopolowym. Nie? Tak to kol nas je. Ale we tym genym to przysłowia, to jest często inna sprawa, ale my mamy jeszcze taci przysłowia, że my rozumiemy przewidzec płegłeda. Bywa wie, ta je full tacich przysłowiów, że tam jak tego dnia je tak, to tego tak, jak tedy je ze mną, to dwie niedzele później bądź cepło. Tacie przysłowia my znajemy, nie? Ale ja tak wama rzeka, ja to sprawdzę wszystko. W kalendarzu ja so rozpisywu i tak dalej. Ja wama rzeka, to je tacie, to so rozsprawdzi, roznesprawdzi. To nie ma co temu wierzyć. Ale my wlezenie, mamy jedno tacie przysłowie, co so w jedno sprawdzi. Łeni na magodel, jo to są gusła, gusła, ale nie, to so w jedno sprawdzi. Jo na kalendarzu so rozpisywał i jo sprawdzi, to so w jedno sprawdzą. Taci przysłowi. Jak w świętego Hieronima je mróz, abo nie ma, tedy na świętego decha bądze mekro, abo sechłe. Jeśli nie było taci roku, żeby to so nie sprawdzało, poprawdzę. Jo, i tak to